Cześć, z tej strony Darek Bepierała z kanału na YouTube Dowolności. Zapraszam Ciebie na kolejną premierę mojego materiału na kanale. Premiera odbędzie się jutro, 21 października o godzinie 15. O czym będę mówił? Zajmę się pierwszą częścią faktów i mitów dotyczących uzależnienia. Przede wszystkim skupię się na dwóch elementach. Pierwszy element to jest to, w jaki sposób postrzegamy osobę uzależnioną, kim ona jest. I drugi element, czy piwo tak naprawdę jest alkoholem i czy piwo mi szkodzi. Zapraszam. Jednocześnie proszę Ciebie o udział w przygotowaniu kolejnego materiału. Opanowanie głodu alkoholowego jest podstawową umiejętnością niezbędną do otrzeźwienia. Żeby zająć się głodem, trzeba zająć się również wyzwalaczami. Każdy z nas ma swoje zmysły, które są zmysłami najbardziej czułymi. Ja na przykład jestem wzrokowcem, wolę coś zobaczyć niż usłyszeć. Dzielimy ludzi na kilka systemów reprezentacji, ładnie ujmując. A więc są wzrokowcy, słuchowcy i czuciowcy. Na niektórych bardziej będzie działał widok alkoholu, na niektórych bardziej będzie działał dźwięk otwieranej butelki, a na kogoś innego bardziej zapach. Chcę zająć się tymi elementami. Potrzebuję przykładów, w jaki sposób Ty patrzysz na alkohol. Co widzisz? Proszę Cię, żebyś opisał krótko swoje wyzwalacze. Jak ostatnio przypominał się Tobie alkohol? Zwracam jednak uwagę, że zajmowanie się wyzwalaczami może być zachętą do tego, żeby pojawił się Twój głód alkoholowy, więc korzystaj z najbardziej skutecznych swoich metod do tego, żeby radzić sobie z tym głodem, kiedy już się pojawi. Informacje, które od Ciebie dostanę, będą dla mnie przykładami, podstawą do tworzenia materiału o wyzwalaczach i systemach reprezentacji, bo te dwie rzeczy coś z sobą łączy i coś z nimi można zrobić. Zachęcam Ciebie do kontaktu. Dane masz w linku pod filmem. Pozdrawiam i do zobaczenia. Darek Dopierała. Cześć.